Jeden sposób, żeby się nie cofać jako katolik, a taki, no, podopieczny ojca Pio, ten, co podążą za ojcem Pio, jest iść do przodu. Jest biec. Biec za ojcem Pio, biec za jego przykładem i o tym sobie porozmawiamy. Słuchajcie, często mówię tak, no, zastanawiałem się, ja postępuję w życiu duchowym, czy nie postąpiłem, jestem lepszy, gorszy, lepiej ze mną, jest gorzej. Jak to sprawdzić? To czy biegniesz do przodu? To czy naprawdę tak postępujesz? Czemu? Bo w życiu duchowym jest trochę tak właśnie, jak Jezus to pokazuje, jak w płynięciu łodzią. On mówi tak, Jezus Pio, w życiu duchowym trzeba iść do przodu i nigdy się nie cofać. W przeciwnym razie stanie się z nami tak, jak dzieje się z łodzią, to zamiast płynąć do przodu, zatrzymuje się, a wówczas wiatr ją cofa. Czemu? A widzisz, albo płyniemy do przodu. Czy łodzią na wietrze, czy tak samo kajakiem płynąć pod prąd rzeki. A widzisz, to jest ciągłe zmaganie się. Ciągła walka w życiu duchowym, o to mi chodzi. To nie chodzi o to, żeby tak sobie tylko stanąć i już zamknąć się w takim małym życiu, w takiej małej przyjemności, w takich małych radościach i sobie tym żyć. No ja chodzę raz w tygodniu do kościoła, czy tam nawet częściej, coś tego, a zobacz, czy się poświęcasz, czy kochasz. Jak sprawdzić tą miłość? Też można tym sprawdzić to, jak się bardzo poświęcam, tak bardzo się zapieram, tak bardzo jak widzę to, że przykładowo Kościół jest atakowany, czy mnie to porusza w ogóle? Czy widzimy ataki w Polsce na Kościół? Bazgrają kościoły, atakują, niszczą kapliczki. Czy to ciebie w ogóle rusza? Jeżeli nie, to zacznij się o to modlić też. Walczyć na taką łaskę. Łaskę takiej walczności. Widzisz, to jest bardzo takie, no, konieczne. Widzisz, ojciec Biała się to pokazuje, trzeba iść do przodu. A więc stawiać sobie kolejne cele, stawiać sobie, nie cofać się, patrzeć na nie, mierzyć je. Bo inaczej się cofamy. A więc albo ciągle idziemy do przodu, albo się cofamy. Bo czemu? Bo nie ma bezrobocia w życiu domu. Jak kiedyś słuchałem, jeden kapłan powiedział, i kolega o tym mówił, właśnie nie ma bezrobocia na życiu duchowym, a nie ma takiej bezczynności. Jeżeli jest bezczynność, to już się cofasz. Ale co się z Pio pokazuje? Trzeba ciągle iść do przodu i nigdy się nie cofać. A to jest bardzo ważne. Trzeba walczyć z grzechem też. Trzeba uważać na grzech. Trzeba uważać, z kim ty się kontaktujesz. Z kim mamy kontakt. Czy to są ludzie naprawdę, którzy nas prowadzą, którzy nas uszlachetniają. Jeżeli nie, zacznij szukać takich ludzi. Zacznij szukać czy wspólnoty, czy miejsca, w którym są ludzie szlachetni, którzy mają inteligencję, którzy są naprawdę warci, żeby być z nimi w kontakcie. Bo jako dziecko Boże mamy w sobie piękną taką szlachetność dzieci Bożych. Bóg jest w nas, nasze ciała są świątyniami Ducha Świętego. Nie można ich bruchać. Nie można ich zalewać szlamem grzechu. Grzech jest ohydny. Grzech jest obrazą Boga. Czasem się, ojej, no zrzeszyłem, straszne, ojej, no. To jest obraza Boga, to jest Bożego majestatu, Boga, Stwórcy. A nie mówię, przed Nim padają na twarz w niebie. Padają po prostu, święci po prostu dają ogromną cześć, robili największe umartwienie, największe rzeczy. A my często, no zrzeszyłem, nic nie wiem. Czemu? Świat zapomniał właśnie. To jest jedna z ogromnych wad XX wieku. On chyba mówił Pius XII właśnie. Świat zapomniał, że jest grzech. To jest największy grzech XX wieku, myślę, że XXI jeszcze bardziej. To, że świat zapomniał, że w ogóle jest grzech, to, że można grzeszyć. I widzisz, cały świat nam dzisiaj nie mówi o grzechu. Może nam mówi, tworzy swoją świecką moralność, która już nie ma dobra i zła, tylko nie wiem, jest produktywność, są, nie wiem, relacje, rozwijanie się, a w tym wszystkim nie ma Pana Boga. To jest świecka religia po prostu. Świecka bez Boga. A jeżeli bez Boga, to bez moralności. Jeżeli nie ma moralności, nie ma cywilizacji. Nie ma żadnego już rozwoju. Nie ma żadnych relacji. Nie da się stworzyć tego. To jest bardzo ciekawe, jeżeli się ktoś idzie do przodu i nigdy się nie cofa. Trzeba. W przeciwnym razie stanie się z nami tak, jak się dzieje z łodzią. To zamiast płynąć do trzomu, zatrzymuje się wówczas, a wiatr ją cofa. I jak w takim wypadku jest kilka rzeczy, których my możemy tak jakby iść do przodu. Co może w tym pomagać? Modlitwa. Modlitwa dobrze przeżywana w pokorze, w miłości, w takiej też waleczności. Waleczności naszą cnotę, że pragniemy więcej. Modlitwa. Dary Ducha Świętego.
To są dary, to jest taki wiatr w żagle nasze, te dary. Często trzeba się na nie otworzyć, a więc prosić Ducha Świętego, weń Sancte Spiritu, przyjdź Duchu Święty, przyjdź, porusz mnie, prowadź mnie. Nabożeństwo do Matki Bożej, adoracja Najświętszego Sakramentu, szacunek do mszy świętych, szacunek do Komunii Świętej, nabożeństwo do Serca Jezusowego. Więc są rzeczy, które mogą Cię poruszyć, które mogą Ci dać wiatr w żagle. Bo to często jest właśnie taki problem, no wiesz, możesz być zniechęcony. Tyle razy próbowałem, tyle razy mi się coś tego, a idę właśnie się cofam. I co wtedy? Módl się, zaakceptuj to, staj w prawdzie z Panem Bogiem. Panie Boże, żyłem jakimiś snami o tym, że jest łatwo w życiu, że mogę sobie tak leciutko się starać, mi się uda. Staj w prawdzie z Panem. Panie Boże, pomóż mi, ratuj mnie. Ojcze Pio, ratuj mnie, pomóż mi, bo jestem słaby. Ty możesz mnie uratować. Tak jak ojciec Pio ratował miliony dusz. A mówię to w słowie, jak ten kanał gdzieś dociera do milionów dusz. Pomóżcie nam zostać pod opieką ojca Pio. To jest naprawdę duża pomoc, duży wysiłek robić ten kanał. Ale widzicie, to jest bardzo ciekawe. Widzisz, ratuj ojcze Pio mnie. Chcę być twój. Chcę być całkowicie twój. A więc też walcz z grzechem. Walcz ojca Pio. Sam Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e